będzie również tym wołaniem do Boga o dar tego wielkiego patrona dla współczesnego świata, dla współczesnego człowieka, świadka wiary, świadka ogromnej miłości, a nade wszystko świadka zaufania Bogu. Gorąco pragnę powitać w naszym kościele panią Nelly Sozańską-Przybuś, aktorkę związaną z teatrem. Bardzo gorąco witamy również zespół Talkers z Elbląga, założony przez ojca Mateusza, i również ojciec Mateusz dzisiaj z tym zespołem wystąpi. Wszystkim życzę miłych przeżyć. Niech ta chwila spędzona tutaj, kiedy powracamy pamięcią do 32 lat obecności Jana Pawła II, mimo że już go nie ma, ale wciąż jest obecny w naszych sercach.
wspaniałych, wzruszających słów Ojca Świętego z nadpolskiego Bałtyku. Dziękujemy zespołowi Talkers z Elbląga. Dziękuję Ojcu Mateuszowi za zorganizowanie tego koncertu i Wam wszystkim za obecność. Niech Jan Paweł II, który stoi w domu, w oknie domu Ojca, niech nam błogosławi. A co by nam powiedział na zakończenie? Takie piękne były słowa o tych cukierkach. Z pewnością by nam powiedział smacznej kolacji. Zapłać za obecność. Jeszcze raz chcę powiedzieć.